Siemano, z tej strony Bonguz i w dzisiejszym materiale przyjrzymy się tematowi, który ostatnio mega poruszacie na moim kanale, a mianowicie jakie gry wybrać na Nintendo Switch. Co prawda był już taki materiał, ale tamten już był dosyć stary, więc postanowiłem go odświeżyć, gdyż parę pozycji się zmieniło. A więc dzisiaj polecę Wam 5 gier na początek, jakie powinniście rozważyć właśnie na Nintendo Switch, jeżeli dopiero zamierzacie go kupić, bo jak wiecie, wychodzi teraz nowa wersja i pewnie dlatego jest taka wzmożona aktywność na temat tego pytania. A teraz już przechodzimy sobie do tytułu. A na piątym miejscu jest tytuł, który no będziecie lubić, jeżeli lubicie to uniwersum, a mianowicie Pokémon Let's Go Pikachu. Chociaż jeżeli tak naprawdę nie graliście nigdy w Pokémony, to wydaje mi się, że jest większa szansa, że ten tytuł Wam przypadnie do gustu, ponieważ są tu dosyć mocno zmienione mechaniki w stosunku do poprzednich części i niektórym one się oczywiście podobają, a niektóre się nie podobają. Ale oczywiście w grze wcielamy się w trenera Pokémonów, który to musi zostać po prostu mistrzem Pokémon. Naszym zadaniem jest przemierzanie Wielkiej Wyspy w poszukiwaniu Pokémonów, które potem możemy trenować, zdobywać wyższy level. Co za tym idzie, walki odbywają się zdecydowanie szybciej, bo są łatwiejsze. No i oczywiście musicie nauczyć się jakby, jaki Pokémon na jaki jest skuteczny. Albo totalnie nieskuteczny. Więc na piątym miejscu Pokémon Let's Go Pikachu. A na czwartym miejscu gra, która to miała już swoją premierę wcześniej na Nintendo Wii U, a mianowicie Mario Kart 8 Deluxe, czyli wyścigówki w uniwersum Nintendo, czyli ze wszystkimi ich postaciami. Gra jest mega dynamiczna, bardzo fajna i śmieszna, jeżeli gracie tak naprawdę z żywym przeciwnikiem, czyli ze swoim jakimś tam kompanem. Gra oferuje również tryb multiplayer, ale pamiętajcie, że żeby grać w tryb multiplayer trzeba opłacać abonament Nintendo, więc Mario Kart 8 Deluxe bardzo, bardzo polecam. A na trzecim miejscu dosyć spora zmiana, ja lubię ten tytuł, a jest to Super Mario Maker 2. Pamiętajcie, że gra posiada tryb fabularny, który jest dosyć krótki, wydaje mi się na 6-7 godzin, ale również tryb multiplayer, jednakże w tym wypadku, tak samo jak w poprzedniej produkcji, musicie kupować abonament Nintendo. Dzięki kupowaniu abonamentu możecie oczywiście grać w poziomy swoich znajomych, a gra polega na tym, że również Wy możecie tworzyć poziomy w świecie Mario, co jest naprawdę fajne, potem możecie je udostępniać i osoby mogą je oceniać, więc gra jest na wiele, wiele godzin świetnej zabawy. Co prawda ja już trochę pograłem w nią za dużo i uważam, że mi się trochę znudziła, ale na pewno kiedyś do niej wrócę i poświęcę jej kolejne dziesiątki godzin, więc Super Mario Maker 2 jest na miejscu trzecim. A miejsce pierwsze i drugie nie uległo zmianie, a mianowicie na drugim miejscu mamy Super Mario Odyssey, w którym to wcielamy się w Mariana z niezwykle utalentowaną czapką, która to może przejmować istoty, albo na przykład rakiety, albo inne takie rzeczy, co jest naprawdę niesamowite. Świetny platformer 3D, który musicie sprawdzić. Wydaje mi się również, że jest on, tak naprawdę można go postawić również na pierwszym miejscu i wydaje mi się, że nie wymaga on aż takiej znajomości angielskiego jak tytuł na pierwszym miejscu, który to jest The Legend of Zelda Breath of the Wild. No niestety, powiem Wam szczerze, że mijają dwa, a nawet już prawie za niedługo będą 3 lata od premiery Nintendo Switcha i ta gra nie schodzi jakby z podium. Dodatkowo niesamowite RPG, świetne mechaniki, świetna historia, wiele do robienia, wiele do zwiedzania, piękny świat, a każda właśnie to, co największym plusem jest w Zeldzie, to to, że każda nawet podróż z punktu A do B jest osobną przygodą, poza tym, że to nawet nie jest quest, ale dla Was to i tak jest przygoda, więc to jest naprawdę niesamowite. Koniecznie musicie ograć i poznać historię Linka i Zeldy. I tak oto prezentuje się lista 5 tytułów, które ja Wam polecam na start, gdy kupujecie swoje Nintendo Switch. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, to nie zapomnijcie zostawić oczywiście łapeczki w górę i subskrybera. My będziemy próbować, znaczy my będziemy, ja będę próbował nagrywać takich materiałów więcej. No i to chyba tyle. Dzięki za obejrzenie. Na razie.